Robiłem hamburgery z mięsa moich ofiar i sprzedawałem je na ulicy. Nazywam się Joseph Mifeny i opowiem Ci moją okrutną historię. Urodziłem się 2 marca 1955 roku w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Miałem 5 rodzeństwa. Mój ojciec był alkoholikiem, przez co zginął w wypadku samochodowym. Moja mama musiała bardzo ciężko pracować, często na 2 zmiany, aby nas utrzymać. W wieku 18 lat uzależniłem się od narkotyków. Spędzałem czas z bezdomnymi narkomanami. Tam poznałem moją żonę, która była uzależniona od kraku. W 1994 roku moja kobieta zostawiła mnie z naszym wspólnym synem. Przez wiele dni próbowałem jej szukać, ale na próżno. Z napływu wściekłości zamordowałem siekierą 2 niewinnych bezdomnych mężczyzn. W pobliżu miejsca, w którym popełniłem te morderstwa, zauważyłem 2 inne kobiety. Spytałem się ich, czy wiedzą, gdzie jest moja żona. Odpowiedziały, że nie, więc je zgwałciłem.